W jubileuszu dziesięciolecia istnienia zespołu śpiewaczego Czeremcha działającego przy filii bibliotecznej w Rudzie obok jubilata wzięło udział wielu zaproszonych gości, którzy złożyli gratulacje, podziękowania i życzenia zespołowi. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu, która zorganizowała tę uroczystość, promuje więc nie tylko czytanie książek, ale też kulturę ludową, czego doskonałym przykładem jest właśnie Czeremcha. Z Państwem. Niestety Pan Burmistrz ze względów osobistych nie mógł się przybyć. Bardzo żałował. Obiecał, że na pewno spotka się z Państwem już osobiście, bo taki jubileusz nie obchodzi się często, taka dziesiątka okrągła. Nie może go także ominąć. Szanowni Państwo, chciałabym odczytać od niego list, bo napisał kilka słów. Z okazji dziesięciolecia istnienia Zespołu Śpiewaczego Czeremcha pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia, gratulacje oraz wyrazy uznania. Jestem niezmiernie dumny, że dbałość o sztukę i tradycję ludową dzięki Państwa działalności zajmuje ważne miejsce na mapie kulturalnej ziemi wieluńskiej. Kultywując bogate tradycje śpiewacze zakorzenione w folklorze polskim, Czeremcha zapisuje się złotymi zgłoskami na kartach historii gminy Wieluń, jednocześnie rozsławiając ją poprzez udział w licznych konkursach na muzycznej arenie. Na dalsze lata twórczości pragnę życzyć zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w rozwijaniu pasji muzycznej każdego z członków zespołu śpiewaczego. Paweł Krasa, burmistrz Wielunia. W imieniu starosty, który dzisiaj nie mógł przybyć, a także w moim imieniu, a także w imieniu wszystkich radnych powiatu, których między innymi tutaj reprezentuje pani radna Rycińska. Chciałbym z okazji obchodów jubileuszu dziesięciolecia zespołu śpiewaczego Czeremcha złożyć byłym i obecnym członkom zespołu najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy uznania. Jesteście ludźmi świadomymi swoich korzeni, wiernymi tradycji, którzy wykorzystują swój talent i czas na pielęgnowanie piękna obyczajów ludowych ziemi wieluńskiej. Życzę Wam dużo zdrowia i pomyślności oraz wielu kolejnych lat owocnej działalności. Niech będzie ona dla Was źródłem satysfakcji i spełnienia. Z wyrazami szacunku, przewodniczący Rady Powiatu Wielunia i starosta Wielunia. Czeremchą, w skład której wchodzi obecnie 17 osób, kieruje Tomasz Majtyka, instruktor ludowych zespołów działających w naszym regionie. Zespół, mogę tutaj powiedzieć, że jest bardzo zaangażowany, udziela się w różnych imprezach, nie tylko tutaj takich lokalnych, jak również wyjeżdża na różne przeglądy ogólnopolskie i naprawdę widać tu mega zaangażowanie z ich strony. Ja wiem, że śpiew ludowy nie jest to taki łatwy śpiew, że po prostu słyszymy coś w radiu, jakieś melodie się tam gdzieś przewijają. Tu trzeba poświęcić dużo czasu, żeby jednak tą gwarę otworzyć i przysiąść trochę. To nie jest nic prostego. Tak więc ja tutaj podziwiam panie, które chodzą, na próby uczęszczają, poświęcają swój wolny czas, który mogłyby spędzić inaczej, ale tutaj jest mega zaangażowanie, także muszę ich i ten zespół pochwalić za po prostu ich pracę. Leciały, gdy dały nad mym wiórkiem złotym.
trzeba uczciwie przyznać, że na terenie naszego powiatu kultura ludowa stoi na naprawdę wysokim poziomie. Zespołów ludowych występujących m.in. na lokalnych imprezach, w tym Dożynkach, jest naprawdę sporo, z czego niewątpliwie cieszy się również Małgorzata Dziurowicz-Kaszuba, etnograf, folklorysta, doskonale znana w naszym regionie promotorka zespołów ludowych. Ja mieszkam w Sieradzu, więc w Sieradzkim nie ma tyle zespołów, co w Wieluńskim. W Wieluńskim jest znacznie więcej tych zespołów. No one są różnym, prawda, poziomie, ale jest dużo dobrych zespołów, trzeba powiedzieć. No wiele z tych zespołów to po prostu prowadził nieżyjący już mój kolega Marek Dera, tak. Także no po nim przejął Tomek Majtyka. Ale Marek po prostu, no jeszcze się czuje Marka w tych zespołach. Tak, duch Marka. Jak mnie panie zaprosiły w Osjakowie na tym przeglądzie imienia Marka Dery na dziesięciolecie, to ja byłam zdziwiona. 10 lat. Mówię, Matko Boska, ja myślałam, że wy już macie no, co najmniej 15 albo więcej, prawda? Więc tyle, no, tyle osiągnięć, tyle po prostu tego dorobku, tyle co panie zrobiły tutaj, to naprawdę, no panie i pan, no, jest też, są też panowie. W każdym razie to naprawdę 10 lat to jest, no... No nie wiem, to jest po prostu za mało jak na te osiągnięcia. Oprócz Czeremchy podczas tego jubiluszowego spotkania wystąpili też zaproszeni goście, zespół śpiewaczy Jankowskie Wolanki i Wieluńska Kapela Ludowa. Dłuższa relacja z jubileuszu dziesięciolecia istnienia zespołu śpiewaczego Czeremcha do zobaczenia w kulturalnym temacie tygodnia. Będzie sporo muzyki. Zapraszamy.